Witajcie. Dzisiaj opowiem wam historię o tym, jak zostałem zaatakowany przez klocki Lego. Można powiedzieć, że to była taka inwazja. Wszystko wydarzyło się około tydzień temu. Po pysznym obiadku przeglądałem sobie magazyn Lego, aż nagle w pewnym momencie zacząłem czuć jakieś zimne powietrze ocierające się o moją szyję. Początkowo nie zwróciłem na to uwagi, ale gdy powiew zdawał się być coraz mocniejszy, musiałem się obrócić i sprawdzić, co powoduje na mnie takie uczucie. Spojrzałem za siebie i to, co zobaczyłem, było przerażające. Stał tam ogromny portal. Działający portal. Wyglądał tak, jakby zaraz coś miało z niego wyjść. Nie, no żartuję. Miałem po prostu uchylone okno, przez co wiaterek wpadł mi do pokoju. Wstałem więc i zamknąłem je. Po chwili znów czuję na swojej szyi zimny powiew wiatru. Obracam się, a tam portal. Działający portal. Wyglądał tak, jakby zaraz coś miało z niego wyjść. Nie, tym razem nie żartuję. Naprawdę był tam portal. Widzicie? Mamy ogromną istotę, na której możemy przeprowadzić badania. Zabrać go! Gigant odparł atak! Strzelać do niego! Strzelać! Generale, on jest dla nas zbyt mocny. Zawróćmy. Nie! Jak już tutaj jesteśmy i mamy taką piękną ofiarę, to nie odpuszczamy! Użyć broni masowego rażenia! Generale, naprawdę, musimy zawrócić. Róbcie co chcecie, ale ja wiem jedno. Nie zostawię go tak. Złapię go, a potem zniszczę za to, co nam zrobił. Nie, naprawdę nie wiem, czego wy chcecie. Co to jest? Jakaś magiczna tarcza? Dobra, my się ewakuujemy. Ty jak chcesz, to sobie tutaj zostań. Dobra, w takim razie zniszczę się sam! Dobra, ogarnij się, bo i tak nic nie zrobisz. Jesteś tego taki pewien? Użyję teraz broni ostatecznej! Broni ostatecznej? Broni ostatecznej! Użyjesz broni ostatecznej? Tak, użyję broni ostatecznej! Skorzystasz z broni... Dobra, zamknij się już! Ratuj się, kto może! On jest nieśmiertelny! Nie, nie, nie. Tak szybko mi nie uciekniesz. Błagam, wypuść mnie, nie chcę zginąć! Okej, wypuszczę cię wolno, ale pod jednym warunkiem. No dobra, niech ci będzie. Czego chcesz? Zbierzesz znów tam swoją całą ekipę i pozwolisz mi odtworzyć to, co właśnie przed chwilą się stało. I po co chcesz to przeżywać drugi raz? I właśnie w taki sposób zakończyła się ta historia. Udało mi się zdobyć film. W końcu kto uwierzyłby w to, że coś takiego mi się zdarzyło, a ja akurat wtedy to wszystko idealnie nagrałem. Wiadomo, nie byłem wtedy przygotowany, więc nic nie nagrałem. I całość wydarzyła się poza kamerami, ale jak widzieliście... Zawarłem świetną umowę i dzięki temu wy macie ten film.